Siostry i bracia, przeżywamy dziś 19. niedzielę w ciągu roku. Przychodzimy na mszę świętą w kolejną wakacyjną niedzielę. Życie to chwile uśmiechu i chwile łez. Jednak dla wierzącego w Chrystusa, czymże one są wobec nieskończonego miłowania Go przez Boga i życia wiecznego, darowanego odkupieńczą śmiercią Jezusa? Warto chwalić Boga w tym, co nas spotyka. Przez to bowiem korzystamy z owoców ofiary krzyża i otrzymujemy od Boga łaskę spokoju oraz wszelką pomoc. Złóżmy więc na ołtarzu całe nasze życie. Otwórzmy serca na bliskość Boga. Tylko On nakarmi nas do syta. W czasie tej najświętszej ofiary modlimy się za zmarłych. Zuzannę Uchyła z okazji imienin, męża Karola, córkę Alicję, syna Władysława, zmarłych z rodzin Uchyła Pudełko. Do tych intencji dołączmy te, które przynosimy w naszych sercach, chcąc przedstawić je Panu Bogu. A na początek przeprośmy za wszelkie nasze słabości, grzechy i zaniedbania. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. O modlitwę za mnie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego.
Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z pierwszej księgi królewskiej. Eliasz poszedł na pustynię, na odległość jednego dnia drogi. Przyszedłszy, usiadł pod jednym z janowców i pragnąc umrzeć, powiedział: Wielki już czas, o Panie, zabierz moje życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków. Po czym położył się pod jednym z janowców i zasnął. A oto anioł, trącając go, powiedział mu: Wstań, jedz. Eliasz spojrzał, a oto przy jego głowie pod płomyk i dzban z wodą. Zjadł więc i wypił. I znów się położył. Ponownie anioł pański wrócił i trącając go, powiedział: Wstań, jedz, bo przed tobą długa droga. Powstawszy, zatem zjadł i wypił. Następnie, umocniony tym pożywieniem, szedł 40 dni i 40 nocy, aż do Bożej Góry, Choreb. Oto Słowo Boże. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Efezjan. Bracia, nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie wraz z wszelką złością.
Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg wam przebaczył w Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na woń miłą Bogu. Oto Słowo Boże. Dlatego, że powiedział: ja jestem chlebem, który z nieba stąpił. I mówili, czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakże może on teraz mówić: z nieba stąpiłem? Jezus rzekł im w odpowiedzi: nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie ojciec, który mnie posłał. Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u proroków: oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca. Jedynie ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje. Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało wydane za życie świata. Oto Słowo Pańskie. Siostry i bracia w Chrystusie Panu, przyjrzyjmy się dzisiejszej liturgii słowa. Popatrzmy na treści, którymi Pan pragnie nas ubogacić. Jeżeli uważnie słuchaliśmy czytania z pierwszej Księgi Królewskiej, słyszeliśmy o tym, iż Eliasz poszedł na pustynię i pragnął śmierci. Był zmęczony, stary. Pustynia ma to do siebie, że warunki ciężkie. Wody brak, jedzenia brak, piach, skały. W dzień upał nie do zniesienia, w nocy zimno. I co się okazuje? Ten, który jakby chce się żegnać z życiem, zostaje posłany do niego anioł od Boga. Ten anioł przychodzi do niego i mówi mu: wstań i jedz. Przy głowie jego jest podpłomyk i dzban z wodą. Eliasz spożywa ów posiłek. I następnie anioł mówi po już drugim posiłku: wstań, jedz, bo przed tobą długa droga. I kiedy Eliasz został nakarmiony, udał się w drogę i jak pisze Księga Królewska, szedł 40 dni i 40 nocy aż do Bożej Góry Choreb. Ten pokarm, który otrzymał, miał taką siłę, że
później potrafił przez 40 dni iść, maszerować, wypełniać to, czego Pan Bóg od niego się domaga. Bracia i siostry, ten tekst, on może mówić o dwóch sprawach. Pierwsze, to kiedy patrzymy na życie człowieka i jego śmierć, że to wszystko jest tajemnicą, ale to Pan Bóg decyduje, kiedy człowiek pojawia się na tej ziemi i kiedy z tej ziemi odchodzi. Możemy przyjąć właśnie, że każdy z nas ludzi otrzymuje od Pana Boga jakąś misję, jakieś zadanie, które należy wypełnić. I dopiero w momencie, kiedy człowiek już to zrealizował, wtedy jakby zamyka się jego etap życia ziemskiego. To nie człowiek decyduje tak do końca o tym, że życie się poczyna, czy życie się kończy. Eliasz już nie chciał żyć. Był stary, zmęczony, głodny, chciał umrzeć. Pan Bóg mówi nie. Jeszcze masz do wykonania zadanie. Druga myśl, drugi wątek, który wynika też z tego czytania, jest też taki, że to wydarzenie o sile tego pokarmu jest zapowiedzią tego, co uczyni Chrystus w Wielki Czwartek. Kiedy weźmie chleb w swoje dłonie i powie, to jest ciało moje, weźmie kielich z winem, to jest krew moja, powie, czyńcie to na pamiątkę i spożywajcie. Spożywajcie po co? Byście osiągnęli niebo i byście nabrali sił fizycznych i duchowych, byście byli mocni, byście żyli wiecznie. Bo ten pokarm, który otrzymał Eliasz, on był pokarmem na pewien etap. Natomiast to, co my spożywamy w czasie Eucharystii Chrystusa pod postacią chleba i wina, obok tego, że dodaje nam sił i fizycznych, i duchowych, to jest pokarm na nieśmiertelność. Bracia i siostry, kiedy Jezus mówi o tym, że jest chlebem życia, Żydzi się buntują, przed którym my go znamy. My wiemy, kim on jest. Wielu tym, co on mówi, się gorszy. Odchodzi. Nie chcą tego słuchać. Możemy powiedzieć nic nowego. Bo i dziś w XXI wieku Ewangelia, która jest głoszona, przypominanie dekalogu i tak dalej, bardzo wielu się oburza, odchodzi i nie chce tego słyszeć. Przewagę Pan Jezus miał tą, że był Bogiem, że wskrzeszał zmarłych, leczył chorych, panował nad siłami przyrody, no ale i tak ci, którzy Go słuchali, no mu w sumie nie wierzyli. Uwierzyła w sumie niewielka garstka uczniów i apostołów. A on mówi o tym właśnie, że jest chlebem życia, który stąpił z nieba i kto ten chleb spożywa, będzie żył na wieki. My w to wierzymy, bo my przychodząc w niedzielę na Eucharystię właśnie chcemy posilić się i Słowem Bożym, ale także chcemy, moi drodzy, posilić się pokarmem duchowym, pokarmem, który jest pokarmem na drogę do nieśmiertelności. Dzisiaj więc chcemy na chwilę zatrzymać się tutaj odnośnie Eucharystii. To jest tylko pewien taki wątek, taka mała myśl, nad którą warto się, moi drodzy, zastanowić. Pierwsza jest taka, że każdy z nas powinien zadać sobie pytanie, czy jego wiara i przeżywanie Eucharystii ewoluowało. Czyli inaczej było, jak byłem dzieckiem, kiedy tata, mama czy dziadkowie prowadzili mnie do kościoła. Wtedy wystarczyło to, że widziałem księdza, że pośpiewałem, że widział człowiek jakąś tam dekorację i tak dalej. Ale później, kiedy człowiek już wchodzi w wiek młodzieńczy, czy dorosły, czy dojrzały, no zastanawia się nad tymi tajemnicami, które przeżywa. Nie można zostać na poziomie tylko dziecka albo przyzwyczajenia, bo jeżeli by to było tylko przyzwyczajenie, to w pewnym momencie to się skończy i człowiek do kościoła przestanie chodzić. Dzisiaj, jak słyszymy statystyki w Polsce, to jest tych, którzy w niedzielę chodzą do kościoła, to jest między 30-35%. Reszta nie. Ktoś mówił,
Kiedyś chodziło o wielu więcej. Tylko w sumie teraz są normalne czasy, że każdy, kto chce, może chodzić. Kto nie chce, jego wybór. Pan Jezus też zachęcał wszystkich, a bardzo wielu odmawiał. Później jeszcze będziemy starać się udzielić odpowiedzi, co może być przyczynkiem do tego, że prawie 70% ludzi do kościoła nie chodzi. Ale to później. Moi drodzy, kiedy więc przychodzimy na Eucharystię, tu mówię tylko o tych dwóch elementach, bardzo ważny jest ten aspekt stołu Słowa Bożego. Co niedzielę słyszymy Ewangelię. Co niedzielę Chrystus do nas przemawia. Moi drodzy, to się nie zmieniło. Problem polega na tym, że my to słowo powinniśmy wysłuchać, przyjąć do swojego serca i w codzienności starać się realizować. Nie może być tak, że człowiek w niedzielę jest w kościele, modli się i śpiewa, a na przykład od poniedziałku do soboty w życiu codziennym jest nie do poznania. A może coś takiego się zdarzyć. I to niekiedy też może powodować właśnie po prostu taką reakcję, że człowiek mówi, jak mam tak wierzyć. Dlatego, bracia i siostry, musimy tu podjąć pracę, mówię, kiedy jesteś na Eucharystii, kiedy słyszysz Słowo Boże, trzeba to Słowo jakoś zgłębić i na tyle, na ile mogę, w codzienności wprowadzać. Uniwersalizm tego Słowa polega na tym, że ono jest ciągle aktualne i ono ciągle odpowiada na wszelkie potrzeby, które są w naszych sercach. Obok tego, że czasy się zmieniają, że mija czas i tak dalej, Słowo Boże jest ciągle aktualne, bo to jest właśnie Słowo Pana Boga. Drugi ważny moment, moi drodzy, na mszy świętej, prosta rzecz. Ale mówię, popatrzmy, kiedy następuje ofiarowanie. Kiedy kapłan składa na ołtarzu ofiarę, chleb i wino. One stają się ciałem i krwią Chrystusa. To jest moment szczególny także i dla nas. Abyśmy na tym ołtarzu w sposób duchowy złożyli naszą rodzinę, nasze problemy, radości, dziękczynienia, choroby. Problemy, które niekiedy po ludzku powiemy, są nie do rozwiązania. Dla nas ludzi tak, ale nie dla Pana Boga. I jeżeli człowiek je tutaj składa na ołtarzu ofiarnym z tym chlebem i ciałem, które później przyjmuje, to wierzymy, że Pan Bóg człowieka bez pomocy nie zostawi, że będzie go prowadził, że da mu siłę, czy w chorobie, czy w problemach rodzinnych, z dziećmi, w wychowaniu, kształtowaniu i tak dalej. Że między innymi poprzez to, że przyjmie Chrystusa do swojego serca, nabierze siły fizycznej i duchowej, aby sprostać tym zadaniom. Widzicie więc, bracia i siostry, tu mówię tylko o tych dwóch aspektach Eucharystii, jak ona jest ważna. Jak ważne jest to, aby co niedzielę tu przychodzić. Jak ważne jest to, by słuchać Słowa Bożego. Jak ważne jest to, jak mogę, abym zawsze przystępował do Komunii Świętej. Bo to jest pokarm do tego, abyś był silny w codzienności, ale pokarm, który cię także wiedzie do życia wiecznego. Zadajemy sobie pytanie, dlaczego nie ma tych 70%? Po pierwsze, są ludźmi wolnymi, mogą robić co chcą, byle mieli świadomość odpowiedzialności. Druga kwestia wydaje się też być może taka, że chyba jednak nie odkryli, czym jest Eucharystia? Czym jest spotkanie z Bogiem? Jaki to powinno mieć wpływ na życie każdego z nas? Trzeci element, odnoszący się do każdego z nas. Być może my nie jesteśmy w codzienności na tyle dla nich wiarygodni, żeby oni chcieli żyć podobnie jak my. Bracia i siostry, korzystajmy z Eucharystii. Umacniajmy się tym pokarmem. Życie człowieka jest piękne, jak słyszeliśmy we wstępie, ale i bardzo trudne. Człowiek wtedy je godnie przeżyje, kiedy będzie szedł z Bogiem, będzie wierny Panu Bogu,
który pragnie każdego z nas wzmacniać poprzez swoje ciało i poprzez swoją krew.